Kupić dom, w którym kiedyś mieszkał seryjny sprawca, a obok w ogrodzie ukrywał ciała swoich ofiar. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj Kryminatorium. Dennis Nielsen z Londynu wpadł w ręce policji w 1983 roku. Już w drodze na komendę przyznał się do kilkunastu dokonanych zbrodni. Zapraszał do siebie młodych mężczyzn, których później pozbawiał życia. Ich ciała najpierw trzymał pod podłogą w domu, później je kawałkował i palił w przydomowym ogrodzie. Szczątków jego ofiar szukano tam przez 3 tygodnie i znaleziono blisko 2000 fragmentów kości. Dziś to miejsce wygląda całkiem przytulnie. Jest już po generalnym remoncie. Od kilku lat mieszka tutaj sympatyczne małżeństwo. Nowi właściciele zapowiadali, że w tym ogrodzie pod domem planują posadzić warzywa. Nieruchomość ze względu na swoją mroczną przeszłość była w bardzo okazyjnej cenie. To mogło przekonać ich do zakupu. A czy wy mielibyście na tyle odwagi, aby...